Ostatnio narzekaliście na jakość dźwięku na kartofliskach, tak jakby kiedykolwiek była dobra. No ale okej, podobno teraz to już było przegięcie, więc staramy się coś z tym zrobić. Kupiłem mikrofon, ale co się okazało, że nie działa. Gdzieś wygrzebałem jakiś stary, no na razie testy przechodzi, więc mam nadzieję, że dźwiękowo będzie znośnie. No to ja tak dla równowagi postaram się teraz pierdzielić jeszcze większe głupoty niż poprzednio. No i cóż, no i witam w trzecim odcinku magazynu Lig Chujowych, czyli programu o rozgrywkach jeszcze gorszych niż polska ekstraklasa. No i się doczekaliśmy, powoli ruszają polskie rozgrywki, więc od nich zaczniemy. Na początek mecz, który się nie odbył. MKS 2 Piaseczno miało grać w Żabieńcu z Jednością Żabieniec, ale mecz się nie odbył. A tego samego dnia, o tej samej godzinie, MKS 2 Piaseczno zagrało sparring. Z kim? Z Jednością Żabieniec. Nie zagrali w lidze, ale zagrali mecz towarzyski. A o co tutaj poszło? O to, że w Żabieńcu boisko nie nadawało się do gry. Piaseczno zaproponowało, że można to rozegrać u nich, ale mecz jest na tyle ważny, że Żabieniec się nie zgodził, powiedział, że sparring tak, ale mecz o punkty musi być u nas. Kolejna wzruszająca historia to sparring Falu Bazu. Zielona Góra, sekcja piłkarska Falu Bazu, umówiła się na sparring z jednym zespołem, a przyjechały dwa. Okazało się, że rezerwy Śląska Wrocław przyjechały o tydzień za wcześnie. A, popieprzyły im się terminy, przyjechali 7 dni wcześniej. No i zamiast sparingu jednego rozegrano mini turniej. A teraz będzie mecz o stawkę. Podokręg Żywiec. Mecz półfinału regionalnego Pucharu Polski. Skałki Żabnica kontra Czarni Góral Żywiec. Po 90 minutach jest 1-1. Wszyscy czekają na dogrywkę i co? I przychodzi gospodarz obiektu i mówi: nichuja, dogrywki nie będzie, bo wynajęliście obiekt tylko na 2 godziny i już następna grupa szykuje się, by na nim zagrać. No i spotkanie zakończono. Efekt jest taki, że gospodarze zostali ukarani walkowerem. A to może zakończmy na chwilę to oględzenie. Coś byśmy pooglądali. Zobaczmy fragment meczu Podkarpackiej Ligi Futsalu. Serwis Podkarpacie Live przeprowadza transmisję z tych rozgrywek. Stamtąd zaiwaniłem tę sytuację. A potem jak opublikowałem ją na kartofliskowym Facebooku, no przy okazji tam zapraszam, no to kilka osób do mnie napisało: e, stary, to jeszcze nic, zobacz to, co wydarzyło się w Lublinie. Dobra, nic bez faulu, bez faulu, nie fauluj, nie fauluj! Jedzie! No, rzeczywiście sytuacja nie gorsza. To jest amatorska liga klubów piłkarskich z Lublina. Co ciekawe, zespół, który tej sytuacji nie wykorzystał, przegrał ten mecz 1 bramką. Kontynuujemy wątek futsalowy, ale opuszczamy Polskę i wędrujemy do Azji, do Myanmar, czyli do dawnej Birmy. Tam zorganizowano teraz rozgrywki futsalowe po to, aby włowić talenty do reprezentacji, bo ta ostatnio coś słabo się spisuje. No i zgłosiły się talenty, na przykład drużyna o groźnej nazwie Monster Hero. No i mają już za sobą 2 mecze chłopaki. W pierwszym przegrali 0-11, a w drugim 1-35. Ale nie tylko wyniki odróżniają ich od reszty. Również to, że chyba mają drobne problemy z koncentracją na początku, bo w pierwszym meczu stracili gola w 9 sekundzie. A w drugim meczu poszło jeszcze lepiej, bo stracili bramkę w 6 sekundzie. No, już niedługo 3. spotkanie. Z niecierpliwością na nie czekam. To już chyba za kilka dni. A jak już jesteśmy przy takich szybkich bramkach po wznowieniu, to wędrujemy teraz na naszą ukochaną wyspę Guam. No i która to była sekunda? 3., 4.
To był gol z rozgrywek juniorskich. A co tam na tej wyspie się ostatnio jeszcze działo? A zobaczmy bramkę z Ligi Kobiecej. Całkiem. I jeszcze jednego gola mam przygotowanego, tym razem z Ligi Męskiej. Jak widać, hasło fair play na wyspie Guam tak średnio obowiązuje. Bramkarz leżał kontuzjowany, a zawodnik miał to w dupie. Gol to gol, no. Zawsze jakieś tam punkciki można zdobyć. Okej, tyle wyspy Guam w tym odcinku wystarczy. Teraz wędrujemy na Barbados. Tam trwają rozgrywki i co najważniejsze, po raz pierwszy w historii są one transmitowane na YouTubie. Obejrzałem sobie jakieś tam fragmenty. No, liga całkiem ciekawa. Aczkolwiek pada stosunkowo mało bramek, przynajmniej na razie padło niedużo, ale jak padają, to nawet tam jakieś akcyjki potrafią zrobić niezłe. Jest stosunkowo mało goli, ale jest za to dużo fauli, to takich, które kończą się na przykład czerwoną kartką. No zobaczmy tę sytuację. Zawodnik dostał czerwoną kartkę i co? Szok! Za co? I ciekaw jestem, czy ktoś z Was też jest w szoku, że zawodnik z Barbadosu za to zagranie dostał czerwoną kartkę. Kontynuujemy temat kar futbolu i teraz wędrujemy do Afryki, do Burundi. Tam w piłkę gra na przykład prezydent tego kraju. Ma swój własny zespół. Oni nie grają w lidze, ale krążą sobie po całym kraju i rozgrywają mecze towarzyskie. I te mecze mają takie dość specyficzne zasady. Po pierwsze, przeciwnicy zawsze są proszeni, no żeby tam prezydent jakiegoś gola strzelił. Jest też prośba, żeby za bardzo go nie faulować, bo on trochę wrażliwy jest, już ma swoje lata, ma chyba jest po 50. No i ostatnio przytrafiło się takie spotkanie, że do zespołu przeciwnego trener powołał uchodźców. Powołał jakichś uchodźców i oni nie zdawali sobie sprawy z tego, przeciwko komu występują. No i skosili kilka razy prezydenta. Jak się zakończył ten mecz? No tym, że dwóch organizatorów tego pojedynku wylądowało za karę w pierdlu. No to jedziemy dalej z wątkiem kryminalnym, ale teraz już przemieszczamy się do Gujany, do Ameryki Południowej. Tam kilka lat temu reprezentant tego kraju wpadł na tym, że połknął 54 bodajże kapsułki z kokainą i chciał je przemycić do Stanów. No i niestety wpadł, no ale już swoje winy odcierpiał i teraz postanowił wrócić do futbolu. No i zaczął grać w najlepszym możliwym zespole. W zespole policji gujańskiej. Dobra, wracamy do Europy, bo tu również grają te najlepsze rozgrywki. Ruszyła Liga Estońska, a tam gra na przykład zespół Vaprus. Zespół Vaprus rok temu zajął ostatnie miejsce w lidze, powinien spaść, no ale coś tam przy zielonym stoliku się utrzymał. Tegoroczne rozgrywki również zaczyna z grubej rury, po 4 kolejkach są na ostatnim miejscu. Zdobyli na razie 2 gole, ale jakie? Ilmselt on päris palju paremaid tegevusi sellise ilmaga välja mõeldud, aga on teine olemas! Uskumatu, Tõnis Vihmoja otse karistuslöögist kuskilt 40 peal. No, stałe fragmenty gry mają chyba opanowane do perfekcji. To był rzut wolny, a teraz zobaczcie, jak wykonuje się auty w Estonii. Lepik ise ka tsenderdab ja... Ja lõpp! Issand jumal, kuidas Kristjan Tamme selle palli praegu endale sisse lihtsalt imeb. No selliste püütmängu mees ilmselt Paide linnameeskonna särgis ka kõige hullemates unenägudes ja näinud, aga 59... Lidze Estońskiej występuje od tego sezonu
również drużyna, która powstała w wyniku połączenia dwóch innych. W wyniku połączenia Levadi, to bardzo znany zespół. Gdzieś tam w Polsce go powinni kojarzyć. Dosyć nieźle. Levadia połączyła się z zespołem FCI Infonet. No i teraz nazywają się FCI Levadia. No i proszę zobaczyć, jak ta drużyna zaczęła swój pierwszy sezon. Ja no wiecie, bo on tak się heraluje, ja się... Opa! Dmitri Krylov 45 plus 2 või isegi plus 3 ja mees vajas ainult ühte võimalust. No i niech mi ktoś powie, że Liga Estońska nie jest ciekawa. Będziemy do niej wracać. Tak samo jak szerzej będziemy zajmować się ligą na Wyspach Owczych, bo tam również ruszyły rozgrywki. Na razie tylko taki drobny teaser. A trejta otne, som ojer nasa nasa fełten. U Hesefer skorar klamentwi, halonum. Tak, tak, tak. To jest bramka z Ligi Wysp Owczych. Wiesz, kanske också smasadig svar, långa idé helt du. No dobra, kończymy. I tak pewnie nikt do tego momentu nie dotarł, bo ile można takiego pierdzielenia słuchać. Jak ktoś dotarł, to bardzo dziękuję za wytrwałość. No i zapraszam na następne odcinki. No mam nadzieję, że niedługo się pojawią. Może coś jeszcze z tym dźwiękiem jakoś bardziej zorganizuję, bo to tak trochę koślawo wygląda chyba. No cóż, do widzenia.